Cześć, z tej strony Klaudia. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu O czym Szumią Buki? Dziś porozmawiamy o literaturze wiktoriańskiej. Tegoroczny październik był chyba najpiękniejszym październikiem w historii październików. Nigdy wcześniej nie było tak słonecznie, tak pięknie i ciepło. I z jednej strony się cieszę. Z drugiej strony tak tydzień, tydzień kłóci mi się to z moją wizją październikowej akcji, którą organizowałam na Instagramie, czyli Herbaty z Królową Wiktorią. W ramach tej akcji zachęcam Was i czytam, i wspólnie czytamy literaturę wiktoriańską właśnie i była to druga edycja tej akcji. No, i wiecie, październik dotychczas był takim idealnym miesiącem na czytanie literatury wiktoriańskiej, z tego względu, że po prostu pogoda potęgowała nastrój panujący w tych książkach. Jest tam tak mrocznie, tajemniczo. No a tu proszę, słońce przez cały miesiąc. Mówiłam wam kiedykolwiek, jak to się w ogóle stało, że tak bardzo zafascynowała mnie literatura tego okresu. Miałam bodajże 13 czy 14 lat. Mieszkałam wtedy oczywiście jeszcze z moimi rodzicami i kilka razy dziennie przechodziłam obok biblioteczki mojej mamy. Patrzyła na mnie stamtąd pewna książka dość taka niepozorna, miękka oprawa, szare barwy i takie tajemniczo wyglądające drzewo na okładce. Były to wichrowe wzgórza. I wiem, że miałam prawdopodobnie zbyt mało lat, żeby po tę książkę w tamtym okresie sięgnąć, ale to zrobiłam. Czytałam wówczas Pana Samochodzika i takie inne dość tajemnicze, kryminalne momentami powieści i stwierdziłam, że no, te Wichrowe Wzgórza będą idealne. I wiecie, od Samochodzika do Wichrowe Wzgórz jest naprawdę daleka droga, to jest przepaść. To w ogóle nie są podobne gatunki. Już pomijam grupę docelową. No ale mimo wszystko sięgnęłam po te Wichrowe Wzgórza i się zakochałam. Pamiętam, że kiedy po lekturze usłyszałam, że jest to najpiękniejszy romans wszechczasów, to nie wiedziałam, czy zrozumiałam tę książkę. Umówmy się, do romansu je daleko. Jest to książka z mocnym wątkiem miłosnym, ale jest to miłość totalnie toksyczna i takie balansowanie na granicy miłości i nienawiści bardziej niż piękny romans. Nie ma tam, wiecie, jakichś... Uniesień, które są urocze. Nie, nic takiego. Dlatego byłam bardzo zdziwiona. Od tamtej pory wróciłam do Wichrowych Wzgórz wiele razy i nadal tego pięknego romansu tutaj nie widzę. Bohaterowie tej książki tak bardzo się nawzajem wyniszczają, mimo że uważają, że się kochają, że naprawdę ciężko tę książkę nazwać romansem. No ale już wtedy ta książka mimo wszystko bardzo mi się spodobała, mimo że przestały mną różne emocje i miałam ochotę tą książką rzucać ze względu na to, jak zachowywali się y, głównie bohaterowie, czyli Catherine i Heathcliff, ale byłam tak zafascynowana tym klimatem, że postanowiłam sięgnąć po kolejne książki Emily Bronti. I niestety... Być może wiecie, być może nie. Wichruje wzgórza to jedyna książka tej autorki. Nie udało mi się więc znaleźć nic jej autorstwa, ale trafiłam na jej siostry, Charlotte i Anne. I właśnie od sióstr Bronti zaczęła się moja miłość do literatury wiktoriańskiej i do czasów wiktoriańskich w ogóle. Bo tuż po e, tej miłości do powieści zaczęła się fascynacja samymi czasami i chęć poznawania tła historycznego, które jest również niesamowicie ciekawe. Czasy wiktoriańskie to okres rządów królowej Wiktorii, czyli lata 1837-1901. Jest to okres, podczas którego imperium brytyjskie mówiło się, że słońce nad nim nie zachodzi. Jest to okres, kiedy królowa Wiktoria sprawowała rządy nad jedną czwartą zamieszkałej powierzchni Ziemi, czyli naprawdę spory kawałek. Są to czasy rewolucji przemysłowej, są to czasy pojawienia się kolei. To też okres, w którym odrodziły się powieści gotyckie, które jak wiecie uwielbiam i które klimatem, taką nastrojowością, tajemniczością i właśnie rokiem stoją. Są to również czasy rewolucji na rynku wydawniczym i ogólnie w literaturze. Nie będę teraz już więcej o tym mówić, poświęcę temu osobny odcinek, bo naprawdę jest o czym gadać. Teraz tylko zaznaczę, że taka rewolucja była, miała miejsce to wtedy zaczęły umacniać się powieści jako gatunek. I założę się, że jeśli myślicie o literaturze tamtych czasów, to pojawiają wam się w głowie dwa nazwiska. Bronti i Dickens. Mam rację? Zacznijmy więc od wspomnianych już sióstr Bronti. No i taka ciekawostka na początek. Wiecie, ile było sióstr Bronti? Było ich pięć. Choć zazwyczaj, yy, mówiąc siostry Bronti, mamy na myśli tylko trzy siostry pisarki, czyli Charlotte, Anne i Emily. Początkowo publikowały one pod męskimi nazwiskami, co było dość popularnym zabiegiem w tamtych czasach. Pisarki zazwyczaj po prostu nie chciały spotkać się z krytyką ze względu na ich płeć i z takim brakiem szacunku. W przypadku Anne i Charlotte miało to prawdopodobnie jeszcze jeden powód. Ich powieści są wypełnione wątkami autobiograficznymi. Zachowały jednak swoje inicjały: Charlotte stała się Kerrerem, Anne Actonem, Emily Ellisem. Najpierw wydały wspólnie tą poezji, a dopiero później wzięły się za konkretne powieści. Jeśli chodzi o ten y, tomik poezji, to nie był to jakiś hit na rynku wydawniczym, nie był to żaden bestseller, sprzedały się jedynie dwie kopie. Ale tuż później zabrały się za konkretne powieści, i te już zdecydowanie lepiej poradziły sobie na rynku wydawniczym, i trafiły do większego grona odbiorców. Istnieją takie teorie, jakoby y, tylko Charlotte była tak naprawdę pisarką, ale podpisywała niektóre powieści nazwiskami swoich sióstr, by zapewnić im byt czy w jakimkolwiek innym celu. Nie ma na to jakichś takich konkretnych dowodów. A jak dla mnie, ich style znacznie się od siebie różnią, szczególnie Emily. Jej wichrowe Wzgórza są o wiele mroczniejsze, o wiele odważniejsze, chociaż tak naprawdę każda powieść y, sióstr Bronti jest niesamowicie odważna. Jak na tamte czasy poruszają wiele tematów tabu i łamią ten taki niepisany kodeks społeczny. Ta odwaga jest naprawdę na wysokim poziomie, zwłaszcza biorąc pod uwagę konserwatywne społeczeństwo wiktoriańskie. w wzgórza są jednak pełne takiej swego rodzaju dzikości, a ich bohaterowie lawirują, tak jak mówiłam, pomiędzy miłością i nienawiścią. Jeśli chodzi o tę odwagę w innych powieściach się z broni, to na przykład mamy dziwne losy Jane Eyre. Powieść, której bohaterkę wiele osób uznało za matkę literackich feministek i ja też uznaję ją za jedną z pierwszych takich literackich buntowniczek i naprawdę podziwiam prawura tej bohaterki. Zachwyca mnie do teraz, mimo że czytałam tę książkę już naprawdę dobre parę lat temu. Jeśli chodzi o Anne... Agnes Gray, która czeka na mnie na półce i będę ją czytać w tym tygodniu, jeszcze ją zacznę. Mamy też lokatorkę Wildfell Hall, która skupia się na toksycznym związku i ówczesnym postrzeganiu małżeństwa, co też naprawdę to jest temat rzeka, co tam się działo, jeśli chodzi o małżeństwa w kontekście prawnym. No i tak jak po stronie żeńskiej najpopularniejszym nazwiskiem w literaturze wiktoriańskiej było Bronti, tak po stronie męskiej Charles Dick. Dickens to autor, który jeszcze za życia został okrzyknięty najlepszym pisarzem swych czasów. I zawsze, jak słyszę to określenie, to w głowie pojawia mi się obraz Hermione Granger i tekst The Brightest Witch of her age. <laughs> Ale co do samego podkreślania, świetności Charlesa Dickensa, to w ogóle się nie dziwię, bo rzeczywiście miał duży wpływ na rynek wydawniczy. A poza tym starał się zwrócić uwagę na ludzi z niższych warstw społecznych. Spowodowane to było głównie tym, że sam jako dziecko pracował w fabryce pasty do butów, bodajże, i wiedział, jak ciężka jest to praca. Dopiero później zaczął pracować jako dziennikarz, podpisując się pseudonimem BOS, a jeszcze później został też pisarzem. To on przyczynił się m.in. do rozkwitu powieści w odcinkach, czyli publikowania powieści we fragmentach w czasopismach. Za pierwszą tego typu historię uważa się właśnie jego klub Picuica. Nie czytałam, ale wkrótce to zrobię, bo Charles Dickens należy do grona moich ulubionych pisarzy. Jego opowieść wigilijna to arcydzieło, ale tej historii poświęcę wkrótce osobny odcinek. Wielkie nadzieje! Moja ulubiona powieść tego autora. Epatują takim mrokiem, a wykreowani na ich kartach bohaterowie są tak pełno że do tej chwili ich pamiętam. Szczególnie dość ekscentryczną Miss Havisham, dla której w pewnym momencie w czasie zatrzymał. I tak jak Miss Havisham nie zmieniła od tej pory stroju, tak też jej dom nie został posprzątany, a był przygotowany na pewną okazję, która właśnie okazała się dość no, inna niż Miss Havisham sobie wymarzyła. Mamy też opowieść o dwóch miastach, której akcja rozgrywa się w czasach rewolucji francuskiej. Sam Dickens był też bardzo interesującą osobowością. Wiecie, co było jego zwierzątkiem domowym? Kruk. Tak, dobrze słyszeliście. Jego domowym zwierzątkiem był nie pies, nie kot, znaczy te też, ale poza tym kruk. Ponadto pisarz spełnił marzenie chyba większości dzieci, na pewno moje, i za regałem biblioteczki ukrył drzwi do innego pokoju. No, how cool is that? <grych> Kolejnym pisarzem tamtych czasów e, był Thomas Hardy. Nie mylić tutaj z Tomem Hardim, nie jest to aktor. Nie wiem co prawda, czy łączą ich jakieś więzy rodzinne, sprawdzę to. Ale jeśli mówimy o Tomasie Hardim, mówimy o pisarzu i jest to autor m.in. Tessy, którą miałam powiedzmy, że przyjemność czytać właśnie w ramach tegorocznej edycji Herbaty z Królową Wiktorią. I tak, jest to książka naprawdę bardzo dobra. Zastanawiam się, czy wystawić jej 4,5 czy 5 gwiazdki, ale... Jest to też opowieść tak łamiąca serce, że myślałam, że nie doczytam jej do końca. Dzień po skończeniu, po prostu patrzyłam cały czas w ścianę. Nie byłam w stanie sięgnąć po nic innego, nie byłam w stanie w ogóle obejrzeć żadnego serialu, nie byłam w stanie praktycznie nic zrobić bo myślałam o tej książce i próbowałam poradzić sobie z emocjami, które we mnie wywołała. Nie chcę wam tutaj zdradzać, nie chcę spoilerować, ale wiem, że dla większości z was istotne będzie podanie tutaj trigger warningów. Więc, żeby nie zaspoilerować, powiem tylko, że pod tytuł tej, tej książki, pod tytuł tej powieści brzmi Historia Kobiety Czystej. Zaczyna się takim dość sielankowym klimatem. Mamy tam wieś, wiecie, idzie sobie jakiś tam pan, dziewczyny tańczą, bla bla. I jest naprawdę taka, taka powiedzmy, wiejska sielanka. Ale to, co dzieje się później od kilkudziesiątej strony i to naprawdę yy, niemal na początku, to koszmar. Ja nie byłam na to gotowa. No jest to książka bardzo dobra, ale na pewno już do niej nie wrócę. Po prostu nie jestem w stanie jeszcze raz tego wszystkiego przeżyć, a to co przeżyła główna bohaterka, to w ogóle już kosmos. Hardy pisał ją na podstawie usłyszanych i wyczytanych w gazetach historii. I bez tego ta powieść jest wiarygodna, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czasy, w których została napisana, a ten fakt ową wiarygodność i bolesność całej opowieści dodatkowo podkreśla. Miejmy jaki smutny ten odcinek. Także ten. Epoka wiktoriańska to niestety nie tylko wytworne bale, piękne suknie i czytanie książek przy trzaskającym kominku. Pisarze absolutnie nie idealizowali tych czasów, ale przede wszystkim wskazywali na problemy społeczne, które, na które trafiali w swoim życiu i na które trafiały inne osoby. Są to powieści, z których naprawdę wiele można dowiedzieć się o ówczesnym życiu. Tylko wiecie, najlepiej nie robić sobie maratonu z wieloma powieściami wiktoriańskimi lepiej przyplatać je sobie czymś weselszym <noise> dla zachowania takiej psychicznej równowagi. Nie wiem do końca, czy dobrze to wszystko ujęłam, jeśli więc nie jesteście pewni, czy to książka dla Was, napiszcie do mnie wiadomość na Instagramie czy maila i dam Wam znać. Mówiliśmy już o siostrach Bronte, więc może teraz czas na ich przyjaciółkę, a właściwie przyjaciółkę Charlotte Bronte, czyli Elizabeth Gaskell. Nie były ze sobą jakoś mocno związane, ale Elizabeth napisała pierwszą biografię Charlotte na prośbę jej ojca. Gaskell pisała też własne opowiadania i powieści. Póki co czytałam najcieńszą z nich, czyli Panie z Cranford, które są niesamowicie ciepłą i taką sympatyczną powieścią. Ja wiem, że sympatyczne tak może być różnie odebrane, ale jeśli przeczytacie tę książkę lub jeśli już ją przeczytaliście, to wiecie, że jest to idealne określenie. Bo ja jakby nie potrafię powiedzieć, o czym ta książka jest, ale potrafię przypomnieć sobie uczucie, jakie towarzyszyły mi podczas czytania. A czułam się tak, jakbym siedziała w jednym pokoju z głównymi bohaterkami, czyli z paniami z miejscowości Cranford i obserwowała po prostu to, co robią. Obserwowała takie ich codzienne życie, bo fabuła nie prowadzi do nikąd. To nie jest tak, że na początku określony jest jakiś tor i jakiś punkt, w kierunku którego fabuła zmierza. Nie, to są po prostu takie scenki ze życia wiktoriańskich pań. Uff, chociaż jedna pozytywna książka. Na półce czeka na mnie też e, Północ i Południe, która już jest e, znacznie większa objętościowo niż Panie z Cranford i planuję też przeczytać Żony i Córki. Ostatnia autorka, o której dzisiaj powiem, to Mrs. Henry Wood. Zauważcie, że tak jak siostry i podpisywały się początkowo męskimi pseudonimami, to tutaj mamy autorkę, która nazywała się Ellen Price, jeśli patrzymy na jej nazwisko panieńskie, lub Ellen Wood po ślubie. Pisząc powieści przyjęła jednak i imię i nazwisko swojego męża i dodała sobie tylko ten przedrostek pani. Czy to w ogóle przedrostek? Tak to się nazywa? W ogóle z Ellen Wood jest ciekawa sprawa. Ja o tej pisarce nie słyszałam w ogóle. Naprawdę interesuję się literaturą wiktoriańską i czasami wiktoriańskimi już od wielu lat, a o tej pisarce i o jej książkach usłyszałam podczas prowadzenia zeszłorocznej edycji Herbaty z królową Wiktorią. Gdyż jej e, chyba najbardziej znana powieść, Posiadłość Istlin, pojawiła się w zapowiedziach wydawnictwa Zysk. Zdecydowali się póki co wydać dwie jej książki, właśnie Posiadłość Istlin oraz Błędnik. Nie miałam wobec nich większych oczekiwań, bo wiecie, no, autorka sądziłam niezbyt znana, ale ludzie, kiedy ja sięgnęłam po Posiadłość Istlin, to po prostu przepadłam. A to nie jest w ogóle niewielka gabartowa powieść. To ma z 700 stron, także naprawdę całkiem niezły grubasek. Myślałam, że wieki zajmie mi przebrnięcie przez tę historię, a ostatecznie okazało się, że połknęłam ją w bodajże trzy dni. Podobnie było zresztą z Błędnikiem, choć ta historia trochę mniej przypadła mi do gustu, ale w zasadzie obydwie są bardzo dobrze napisane, wspaniale prezentują bohaterów i tych pierwszoplanowych i drugoplanowych. Ma się wrażenie, jakby poruszało się po tych małych miasteczkach. Wiktoriańskiej ery, i poznawało tamtejsze życie, plotki, jakie krążą po miasteczku, poznawało ludzi, którzy tam mieszkają, poznawało się obyczaje, historię tego miejsca, rodzin, które mieszkają tam od lat. I to było naprawdę wspaniałe. Zwłaszcza, że autorka idealnie wyważa wątki i przeplata wątek kryminalny z wątkiem miłosnym, i naprawdę ta równowaga jest tutaj wspaniale zachowana. Tak jak powiedziałam na początku, nie miałam żadnych oczekiwań wobec tych książek. Ostatecznie bardzo mi się spodobały. I kiedy zaczęłam czytać o tej autorce, okazało się, że w Australii w pewnym momencie była popularniejsza niż Charles Dickens. I generalnie w jej drobku nie znalazły się tylko te dwie powieści, o których właśnie wspomniałam i które zostały wydane w Polsce. Ale... Było to około 30 książek, także naprawdę szkoda, że współcześnie tak mało się o niej mówi. Ale mam nadzieję, że wydawnictwo Zysk przyjdzie tutaj z odsieczą i wyda kolejne powieści tej autorki, bo są naprawdę świetne. Tak jak myślę o literaturze wiktoriańskiej, o czasach wiktoriańskich, to totalnie nie dziwi mnie to, że nadal stanowią inspirację dla współczesnych pisarzy i pisarek. Wykorzystuje się tło historyczne i umiejscowia akcje w tamtej epoce, jak na przykład zrobiła to autorka cyrku nocy czy diabelskich maszyn. Pojawia się też odwołanie się do tekstów, jak na przykład w trzynastej opowieści, czyli Jane Lees i ja, nawiązanie do dziwnych losów Jane R. No i odwołanie się do samego klimatu, tak jak na przykład w cieniu wiatru. Sam Carlos Ruiz Fon podczas, podczas wywiadów podkreślał, że inspirują czy inspirowali go wiktoriańskie pisarze. Także to jest naprawdę niesamowite i sięgając teraz po książki napisane właśnie w naszych czasach, ale nawiązujące w jakikolwiek sposób do czasów wiktoriańskich. W większości przypadków jestem zachwycona tym, jak dobrze zrobiono research i jak magiczne w pewnym sensie są te powieści. Także zachęcam Was do sięgnięcia, czy po klasykę, czy po powieści napisane właśnie w naszych czasach. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, będzie mi naprawdę miło, jeśli dacie mi łapkę w górę, czy piąteczkę, zależnie od tego, na jakim portalu słuchacie tego odcinka. I cóż, trzymam kciuki, byście w tym moim zestawieniu literatury wiktoriańskiej znaleźli coś, co przypadnie Wam do gustu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!